TVG9, Klaudiusz Wesołek. No i robią z księdza Jankowskiego pedofila. Nie jest to sprawa nowa, bo po raz pierwszy takie oskarżenia się pojawiły kilkanaście lat temu, kiedy wypowiedzi księdza nie spodobały się Gazecie Wyborczej i jej środowisku. No, zaczęły się przeróżne ataki, przeróżne oskarżenia, w tym oskarżenia o pedofilię. Nawet tam jakaś sprawa sądowa była, nie sprawa sądowa, w prokuraturze, postępowanie, w którym nic nie wykazano, które umorzono, chyba nawet nie wszczęto postępowania przeciwko księdzu. Nawet nagonka prasowa szybko się skończyła, bo widać trudno było znaleźć coś tam naprawdę na księdza, jak to mówią w ubeckim żargonie, bo to taka prowokacja typowo w ubeckim stylu. I wówczas sprawa się szybko zakończyła, znaczy ten wątek, bo tam księdzu dokuczali dalej oczywiście, ale jakby tutaj wszystko ucichło. Dlaczego to wraca dopiero po tylu latach? No na pewno z tego powodu, że ksiądz, który nie żyje, nie może się bronić. No i łatwiej go sponiewierać. Po drugie, no jest odpowiedni klimat jakby stworzony ku temu. I być może to jest po prostu taka jakaś złośliwa zemsta pewnych środowisk, nawet po śmierci będą jeszcze trupa niszczyć, ale być może też chodzi tu o to, żeby, no w związku z tym, że Unia Europejska niedługo będzie się już nawet formalnie będzie przekształcana w superpaństwo, no to w związku z tym trzeba do końca zgnoić wszystko, co polskie, żeby no tutaj ludzie nie mieli żadnych sentymentów do tego, co swoje. No, ja tu, broń Boże, nie chcę z takich pozycji bronić księdza Jankowskiego, że no to niemożliwe, żeby kapelan Solidarności coś takiego robił. No, kiedy przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność okazał się kapusiem, borkiem, no to dlaczego kapelan nie mógłby okazać się pedofilem, nie? Tak teoretycznie zupełnie. Ale no, jak to pierwsze jest prawdą, to drugie raczej nie, moim zdaniem. No przede wszystkim to towarzystwo opozycyjne skupione wokół świętej Brygidy było niesamowicie plotkarskie. No, za komuny to większość tych organizacji to niby pełna konspiracja była, ale de facto tam wystarczyło, że ktoś tam cokolwiek powiedział, czy coś zrobił, już pół miasta o tym huczało. Także to była taka konspiracja z przymrużeniem oka, a tak naprawdę to już było bardzo plotkarskie było. A no już kiedy nastąpiło tak zwane obalenie komuny, no przynajmniej nastąpiła już jawność, no to wówczas no by ploty wszelakie były na porządku dziennym i gdyby tam był naprawdę jakiś cień podejrzeń, to byłoby o tym głośno. A jeśli chodzi o plotki na temat księdza Jankowskiego, no to były jedynie takie, no czy jednak na temat zachowań seksualnych księdza Jankowskiego, no to były takie, że no jeszcze w młodości miał no takie dość prozaiczne problemy z celibatem. No po prostu ruchał baby. No, nie wiem, czy to prawda, czy nie. Akurat można obstawiać, że była to
To prawda, chociaż i to niekoniecznie. No ale tam jakieś plotki na ten temat były. Natomiast dziwi mnie to, że właśnie w tym strasznie plotkarskim środowisku nic na ten temat się nie mówiło. No tam patrzałem w internecie, teraz piszą, że wszyscy wiedzieli i nikt nie powiedział. No bez przesady, bo ja ostatecznie miałem dobre zdanie o księdzu, ale no, w czasach okrągłego stołu to mogę powiedzieć, że księdza nienawidziłem. Zresztą wiele razy tam mówiłem, że już na terenie świętej Brygidy moja noga nie powstanie. No i wielu tak mówiło, ale jak zmarł ksiądz, to większość tych ludzi wszystkich na pogrzeb przyszła. I mówię ja w tamtym czasie, kiedy czułem nienawiść po prostu do księdza. Gdybym ja coś takiego usłyszał, dowiedział się o tym, to sam bym to wykorzystał jakoś. Natomiast, jak mówię, tego typu oskarżeń, plotek, pogłosek słychać nie było ani w czasach komuny, ani tuż po tak zwanym upadku komuny. Nic w tym towarzystwie opozycyjnym czy postopozycyjnym skupionym wokół świętej Brygidy nic nie było słychać. Także najprawdopodobniej to jest jakaś taka obrzydliwa zemsta na nieboszczyku. Nie udało się wtedy już aż tak opluć księdza za życia, no to robią to po śmierci. No poza tym jest taka jakaś pewna ofensywa, by generalnie zdeptać, zbrukać wszystko, co tutaj jakoś pozytywnie się z Polską kojarzy. Także dopóki nie usłyszę jakiś o jakichś przekonujących dowodach na to, że ksiądz Jankowski w jakikolwiek sposób tam wykorzystywał seksualnie dzieci, to wierzył w to nie będę.